Malborska firma Technomarine wyprodukowała kolejną specjalistyczną jednostkę. Tym razem łódź wypłynie na norweskie fiordy. O tej inwestycji rozmawialiśmy z prezesem firmy Sebastianem Majewskim. Szczęście dla wszystkich, tak? Dla wszystkich nas tutaj, dla całej ekipy, dla całego zespołu, który budował tą jednostkę, nadzorował i po wszystkich próbach ostatecznie jednostka wychodzi dzisiaj, płynie do Gdańska, a w przeciągu kilku dni będzie płynąć do Norwegii. To jest katamaran tak naprawdę do uprawy łososia, tak, do farm łososia we fiordach norweskich. I tam on będzie służył do obsługi tych platform takich dużych, gdzie uprawia się tego łososia. Jednostki produkowane przez Technomarine pływają po wodach całego świata. Dla malborskiej firmy nie ma praktycznie żadnych ograniczeń. No może prócz jednego. Jeżeli Państwo spojrzą na zdjęcia, to dzisiaj rzeczywiście przepływaliśmy pod kładką, która prowadzi do naszego zamku i mieliśmy tam jeszcze jakieś 15-20 cm zapasu lub tylko. Czyli jest to tylko i wyłącznie technologia poza Technomarine. Rozumiem, że wszystko poza tym jest na najwyższym poziomie i realizacja wszelkich zamówień jest tutaj możliwa. Lubimy wyzwania, lubimy po prostu nowe rzeczy i załoga bardzo lubi nie nudzić się, tak? A powtarzalne jednostki z czasem mogłyby się znudzić, więc mamy takie różne rodzyneczki. Kolejną wyjątkową realizacją będzie budowa promu pasażersko-samochodowego, który trafi do województwa kujawsko-pomorskiego. W Toruniu było rzeczywiście wczoraj podpisanie umowy z samym marszałkiem na budowę promu rzecznego pomiędzy Solcem Kujawskim a Starą Wisłą. No jest to prom rzeczny, nie jest on bardzo jakiś duży, bo około 30 metrów długości, będzie zabierał 12 samochodów osobowych i do 80 osób, tak, 80 pasażerów. Szerokie spektrum realizowanych zamówień pozwala na rozwój ścieżki kariery, który można porównać ze standardami w takich miastach jak Gdańsk czy Gdynia. Wciąż szukamy nowych ludzi przy takich dużych projektach, to na pewno się zwiększa zapotrzebowanie przede wszystkim na elektryków czy monterów. Są potrzebni ludzie i z wykształceniem wyższym, średnim lub bez tego wykształcenia do przyuczenia. Szereg tych stanowisk pokazuje to, że tutaj w Malborku możemy stworzyć takie same miejsca pracy jak w Gdańsku czy w Gdyni, w całym Trójmieście i relatywnie te same zarobki są, tak? Także to rzeczywiście nie trzeba jeździć nigdzie, dojeżdżać godzinę czy półtorej, codziennie tracić na dojazdy. Możemy tu zaoferować naprawdę dobrą pracę i dobre zarobki. We'll be right back.